Стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітна постача, які мали найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Співчесне видаження через призмат історії. В проєкті «От прешвощі до прешвощі» на фалях Міжнародного радіо Білорусь. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Miło mi powitać wszystkich w audycji radiowej od przyszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Nazywam się Radziwon Popiel. Temat naszej audycji dzisiaj: narodowa demokracja w Polsce. Jakie są perspektywy? Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziś w kolejnym odcinku naszej audycji od przeszłości do przeszłości, drodzy słuchacze, porozmawiamy o polskim ruchu politycznym zwanym Narodowa Demokracja, w skrócie NDC-ja. Jest to kierunek społeczno-polityczny łączący w sobie elementy polskiego patriotyzmu, konserwatyzmu i demokracji ludowej. NDC-ja została założona na początku XX wieku przez znanego polskiego polityka Romana Dmowskiego i jego zwolenników. O Romanie Dmowskim i powstaniu Narodowej Demokracji rozmawialiśmy już jednak w poprzednich odcinkach naszej audycji. A teraz porozmawiamy bardziej szczegółowo o dalszej historii rozwoju NDC-ji polskiej, a jeszcze o NDC-ach we współczesnej Polsce i przede wszystkim o przyszłych perspektywach Narodowej Demokracji w Polsce. O tym, czy NDC-ja może przetrwać we współczesnym świecie i jak powinna ona wyglądać z naszego punktu widzenia. Narodowa demokracja, czy znana również od skrótu ND jako NDC-ja, to jest polski ruch polityczny działający od drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku w okresie zaborów Polski do końca II Rzeczypospolitej Polskiej. I dalej NDC-ja została odnowiona w nowych warunkach w teraźniejszej Polsce. Inna sprawa, w jakim stopniu ta teraźniejsza NDC-ja odpowiada historycznej tradycji narodowej demokracji polskiej pierwszej połowy XX wieku. Oczywiście to pytanie jest otwarte i każdy może sam dać na to pytanie swoją odpowiedź. W swojej długiej historii narodowa demokracja polska przeszła przez kilka etapów rozwoju. Stworzony z zamiarem propagowania walki o suwerenności Polski przeciwko reżimom imperialnym, cesarstwu rosyjskiemu, cesarstwu niemieckiemu, cesarstwu austriackiemu, ruch ten nabrał prawicowo-nacjonalistycznego i konserwatywnego charakteru po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku. Założycielem i głównym ideologiem NDC-ji był oczywiście Roman Dmowski. Innymi ojcami ideowymi ruchu byli w przybliżeniu Zygmunt Balicki i Jan Ludwik Popławski. Głównym bastionem narodowej demokracji w czasie pierwszej połowy XX wieku była Wielkopolska, gdzie wczesny impuls ruchu pochodził w dużej mierze z wysiłków przeciwstawienia się polityce cesarskich Niemiec, germanizacji polskich posiadłości terytorialnych. Później uwaga narodowej demokracji przesunęła się w kierunku przeciwstawienia się temu, co uważała za niemiecko, konkurencję ekonomiczną z katolickimi Polakami. Poparcie dla partii stanowiła etnicznie polska inteligencja, miejska niższa klasa średnia, niektóre elementy większej klasy średniej i jej rozległy ruch młodzieżowy. W okresie międzywojennym w II Rzeczypospolitej NDC-ja była silnym zwolennikiem polonizacji niemieckiej mniejszości kraju i innych niepolskich, białoruskich, litewskich, ukraińskich, częstkowo żydowskich populacji na wschodnich kresach Polski tak zwanych. I oczywiście to na nasz pogląd jest rzecz nieprzymalna, ale z innej strony NDC-ja
Rosja oczywiście miała w tej liczbie pozytywne strony dla Polski, bo została ruchem patriotycznym i antyzachodnim. W tej liczbie wystąpiła przeciw wpływu politycznego i gospodarczego niemieckiego na terenach Polski. W nowej niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej decyzja była reprezentowana najpierw przez Związek Ludowo-Narodowy, konserwatywną partię polityczną, która propagowała swój program za pomocą demokratycznych i parlamentarnych środków politycznych. Po zamachu stanu Piłsudskiego w maju 1926 roku i wprowadzeniu w Polsce represyjnego reżimu sanacyjnego, NDCja znalazła się w ciągłej opozycji do rządu sanacyjnego Józefa Piłsudskiego. Zacieśnienie kontroli sanacyjnej nad partiami opozycyjnymi i jej ogólny represyjny dryf doprowadziły do stopniowej radykalizacji ruchu narodowej demokracji. W grudniu 1926 roku przy udziale Romana Dmowskiego utworzono Obóz Wielkiej Polski jako organizację pozoparlamentarną w opozycji do rządu sanacyjnego. Frakcja młodzieżowa Obozu Wielkiej Polski stopniowo przejmowała kontrolę nad całą organizacją. Od 1931 roku obóz szybko się radykalizował i przejął nawet pewne elementy militarystyczne. Projekt Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. W 1928 roku powstało Stronnictwo Narodowe. To była Polska Nacjonalistyczna Partia Polityczna utworzona 7 października 1928 roku po przekształceniu Związku Ludowo-Narodowego. Ona zrzeszała większość sił politycznych prawicowego obozu politycznego narodowej demokracji w Polsce. Stronnictwo Narodowe powstało jako partia następcza Związku Ludowo-Narodowego. Początkowo nowa partia przyjęła tę samą linię polityczną, co jej poprzedniczka. Po oficjalnym zakazie obozu Wielkiej Polski, który odbył się w 1933 roku przez rząd Piłsudskiego, do Stronnictwa Narodowego wstąpiła patriotyczna prawicowa młodzież, ideologiczne starcie starego i nowego pokolenia narodowej demokracji osiągnęło punkt kulminacyjny na zjeździe partyjnym w 1935 roku, gdzie młodsi działacze zostali wybrani na przywódców partii. W latach 1936-1939 zmiany personalne w partii trwali nadal, a młode pokolenie całkowicie rozpoczęło swoją dominację. Starsze pokolenie narodowej demokracji, nie zgadzając się z nowym kursem, odeszło z aktywnej polityki lub całkowicie wystąpiło z partii. Główna cecha polityki NDCji w tym czasie był opór polityki Piłsudskiego i jego zwolenników, piłsudczyków. Politycy narodowej demokracji, tacy jak Roman Dmowski i Stanisław Grabski, przyczynili się do niepowodzenia maszyny represyjnej Piłsudskiego, a jeszcze do niepowodzenia proponowanej przez Piłsudskiego Federacji Międzymorza i Sojuszu z ukraińskim nacjonalistycznym przywódcą Simonem Petliurą. Jeszcze NDCja, Roman Dmowski i inne NDCi wystąpili przeciwko prozachodniego, w tej liczbie proniemieckiego kursu politycznego Piłsudskiego, przeciwko polityki Piłsudskiego proniemieckiej. Bo, jak już mówiłem, z punktu widzenia Dmowskiego i NDK-ów, właśnie Niemcy zostali głównym zagrożeniem Polsce i Polakiem. I widzimy, że z początkiem II wojny światowej stało jasne, że ta doktryna
ty niemiecka endeków naprawdę została prawidłowa. Trzeba powiedzieć, że w ogóle reżim sanacyjny Józefa Piłsudskiego i jego spodgobierców w czasie 20. i 30. roków XX wieka aktywnie walczył przeciwko endecji i nawet wprowadził represje przeciwko endeków. Partie polityczne endecji polskiej w większości zostali zakazane w Polsce, a ruch narodowej demokracji w znaczącym stopniu został pokonany i zeszedł do podziemia, bo reżim Piłsudskiego w znacznym stopniu wspierał interesy obcokrajowe, krajów zachodnich i oligarchii, wielkich obszarników, osadników, które zostali oczywiście ściśle związane z kapitałem zachodnim. I w tym sensie on wspierał interesy zachodnie, a nie interesy Polski, przeciwko czego wystąpiła narodowa demokracja i jej zwolennicy, za co i zostali represowani. Podczas II wojny światowej NDCA stała się częścią koalicji, którą żyła rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Była ściśle powiązana z tak zwanymi narodowymi siłami zbrojnymi. To była Polska Prawicowo-Podziemna Organizacja Wojskowa Narodowej Demokracji, działająca od 1942 roku. Podczas II wojny światowej oddziały Narodowych Sił Zbrojnych walczyli z nazistowskimi Niemcami. Ale zdarzały się także przypadki walk bojowych z komunistyczną partyzantką i z armią krajową. Po II wojnie światowej, gdy w Polsce władzę przejął rząd socjalistyczny i została stworzona Polska Rzeczpospolita Ludowa, większość pozostałych przedstawicieli narodowej demokracji albo wyemigrowała na zachód, albo nadal wspierała rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i dołączyło się do ruchu socjalistycznego PRL-u. W przybliżeniu najbardziej znanym działaczem, który podtrzymał Polską Rzeczpospolitą Ludową, był przywódca jednej z skrajnie prawicowych organizacji Narodowej Demokracji Polskiej, która nazywała się Falanga, Bolesław Piasecki, który współorganizował ruch katolicki i został jednym z założycieli polskiego ruchu katolickiego, patriotycznego, socjalistycznego. Do rzeczy, szanowni słuchacze, mówiliśmy o Bolesławie Piaseckim, o jego biografii, o jego działaniach i ich sensie politycznym i socjalnym, a jeszcze o dziedzictwie politycznym i ideologicznym Bolesława Piaseckiego w dwóch poprzednich audycjach radiowych od przyszłości do przyszłości. Proszę do usłuchiwania. Subskrypcji, polubienia i udostępnienia znajomym. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Szanowni słuchacze, na falach Międzynarodowego Radia Białoruś audycja od przeszłości do przyszłości. Ja Radziwon Popiel. Temat naszej audycji dzisiaj: narodowa demokracja w Polsce, jakie są perspektywy. Od upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kilka partii politycznych próbowało przywrócić niektóre tradycje endecji. Ich zwolennicy wolą nazywać siebie ruch narodowy czy narodowa demokracja. W przybliżeniu jedna z partii politycznych, która ogłosiła się następczynią endecji, była Liga Polskich Rodzin, założona w 2001 roku przez Romana Giertycha, wnuka Jędrzeja Giertycha, polskiego prawicowego polityka, dziennikarza i pisarza, przedwojennego polityka endecji. Liga Polskich Rodzin z początku zadeklarowała poglądy katolickie, konserwatywne i patriotyzm polski i otrzymała 8% głosów parlamentarnych w 2001 roku i już 16% w 2004 roku, ale następnie spadła poniżej progu 5% w 2007 roku i straciła wszystkie swoje miejsca w parlamencie. Trzeba powiedzieć, że jak już mówiłem z początku, Liga Polskich Rodzin deklarowała się jako polska partia
партія консервативна, католіцька, яка вспірала родіння традиційне і вартощі традиційно-католіцькі. Але пізніше, коли та партія зостала постанпово змаргіналізована в сенсі політичним, вона зостала постанпово злібералізована і зараз вона має ідеологію ліберальну в першій колійності. І з тієї причини, очевидно, не відповіда ідеалам і погляндам народової демократії польської, патріотичної і консервативної. Інним польським стоважишенням народово-демократичним, посядаючим особовощ правно, єст обус Великої Польські. Стоважишення то повстало в марцю 2003 року яко відповідь секції молодіжової сторонництва народового на викреслення партії з реєстру краєвого. В 2012 року обус Великої Польські зостав зареєстрований в краєвом реєстрі сондовим польським, зискуючи особовість правно. Целям тієї організації подано офіційне континуування політики Романа Дмовського. Офіційний титул прасови то «Нова авангарда» і керівнике народово. Обецний обуз підкреслює конечність зміцнення позиції Польщі над Балтиком, нав'язує до неослявізму, звільником якого зостав і Роман Дмовський, і оповіда ще за системом вольності господарчої, звальча, як уважа, антипольської пропаганди. Є також організація євроскептична, причівником Унії Європейської і виража скептицизм вобец НАТО. Ще одна теразніша партія, промаюнця народова демократія, є рух народовий. Партія стала первотньо утворена як коаліція націоналістична через Роберта Вініцького, Кшиштофа Босака і інших виходців з Ліги польських родин. Рух народовий виводяще з передвоєнного руху народової демократії Романа Дмовського, повшехнє називаний також рухом народовим. Рух народовий єст членком коаліції Конфедерації Вольності і Неподлеглості. Тераз рух народовий має 7 послів в Сеймі, 2 посла в парламенті європейським і ні одного в Сенаті Речі Посполітої Польські. В огулі елементи народової демократії в своїй політиці декларує і інне представничелі коаліції Конфедерація Вольності і Неподлеглості, яка знана венці як попросту Конфедерація, яка має зараз в Сейму Польські 18 послів, ні одного в Сенаті і 6 послів в парламенті європейському. Але шчегулово мовіч о тим юж не бенджеми. В Польщі існює і інне організація політична, яка тим чи інним стопнів, тим чи інний спосіб, вважаючи за спадкобірців традиції народової демократії Романа Дмовського, чи такого керунку народової демократії, як фалянга Боліслава Пісецького. В тій лічбі і зараз існує така польська організація політична скрайні правіцова, яка називається фалянга. Со теж і інна. Інна справа, які уж мовівим, в яким стопню можна мислити, що всі ці організації, партія, направда, со представителями правдивої традиції народової демократії Польщі Романа Дмовського, першої полови 20-го віку, але то питання, очевидно, є відверте. Проект «От пшешвощі до пшешвощі» на фалях Міжнародного радіо «Білорусь». Коли мовимо о теоретичних перспективах народової демократії в Польщі та традиції НДЦІ Польщі, то мислю, що перспективи, очевидно, со, вони мусять бути, бо НДЦІ хоча ж і має, на наш погляд, в своїй традиції шерек моментів проблемних, які со для нас не приймальні, має певні мінуси, очевидно, як і всі рухи політичні, але народова демократія має і свої позитивні сторони, має своє політичні
плюсы, мае позитивные варунки, бо вонче в собе, по-перше, патриотизм польский, по-друге, консерватизм в той личбе, консерватизм и традиционализм католицкий, христианский, по-третье, традиция польская демократично, людовая в первой колиности, и по-третье, традиция панславизму и неославизму. То вшистко и со на наш погляд, те варунки, которые могут быть подставой здоровых сил политических в Польсце. Але, очевидно, мысли же народовой демократии в Польсце теразнейшей, в часе владзы элит либеральных, прозаходних, не бенде латву, але бенде ченшко заянч, направде варты годное место в политице польской. Бо мысли же тут иснее таки чекавый параллелизм историчный, политичный, как в своем часе, в первой половине 20 века, Юзеф Пилсудский, его зволенницы, пилсудчики, которые занимали позиции прозаходние, нищили и репрессовали народовую демократию, так и сейчас, в нашем часе, представители элит польских, либеральных тоже, нищу и бенда нищить народовую демократию, бо кеды то есть направде народовая демократия, которая есть заложена на подставе варунков патриотичных, католицких, христианских, антизаходних, антиолигархичных, панславистичных, то очевидно, что такая народовая демократия бардзо невыгодна и навод пшикра для теразнейших элит либеральных. Але кеды то бенде праведлова традиция эндеции польской, традиция приязна для народов славянских, кеды та традиция эндеции польской бенде в стане презвычайжать, поконать тенденция ксенофобская в той личбе и антибеларусская, кеды она бенде подшимовать идея приязни народов, приязни мензы народами славянскими, то завше бенде мы видать такие здоровые силы политичные в Польсце, патриотичные, и завше бенде мы видать такие тенденция польская. Проект «От прошлости до прошлости» на фалях Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziękuję za uwagę, szanowni słuchacze. Do zobaczenia ponownie w audycji radiowej od przyszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Stosunki polsko-białoruskie w perspektywie historycznej. Wybitne postacie, które miały największy wpływ na dzieje Białorusi i Polski. Współczesne wydarzenia przez pryzmat historii. W projekcie Od przeszłości do przyszłości. На фалях Międzynarodowego Radia Białoruś.